Co szczególnego wyróżnia zwierzyniec na filmowej mapie Polski? Myślę, że sama miejscowość, sam adres, który jak wiadomo jest połową sukcesu. Takich miejsc, które mają no, swój klimat, swoją magię, a gdzie odbywają się te letnie, przede wszystkim imprezy filmowe, no, nie jest tak znowu wiele. Na pewno jest to Łagów, na pewno Kazimierz nad Wisłą i no, oczywiście Zwierzyniec. Od początku byliśmy tego świadomi, że chcemy odróżniać się od innych imprez tego typu, jakie właśnie w wakacje się odbywają w całej Polsce, no, pewnym pomysłem, inną formułą niż no, ma to miejsce właśnie na imprezach, z którymi no, nie tyle konkurujemy, co uzupełniamy się programowo chociażby w każdym z tych miejsc, na Nowe Horyzonty, na Dwóch Brzegach, w Wińsku czy w Łagowie. Oglądamy trochę inne filmy, no i bardzo dobrze, dzięki temu ta oferta wakacyjna dla kinomanów jest bogata. Mogą no, nie tylko wybrać swój ulubiony profil imprezy, ale zdarza się, to obserwujemy, że część z nich znajduje w tym sposób na spędzanie wakacji, że przemieszczają się z plecakiem z miejsca na miejsce. No właśnie, zauważyłam, że są tutaj widzowie, którzy nie pierwszy raz są gośćmi Państwa festiwalu. Jak opisałby Pan widza tutaj Letniej Akademii Filmowej? No jest na pewno chłonny, ciekawy takiego kina o bardzo wysublimowanym artystycznym charakterze, które na co dzień no, trudno wyłowić w repertuarze naszych kin, pomijając już to, że gro tego repertuaru, blisko połowa, to są tytuły, które specjalnie ściągamy na jednorazowy pokaz do Zwierzyńca z całego świata. I no, ci, którzy już tę imprezę znają i powracają do nas po raz kolejny, wiedzą, że na tego typu rodzynki można tutaj liczyć. Jak wygląda układanie programu Letniej Akademii Filmowej? No to zaczyna się już powiedzmy tydzień po zakończeniu poprzedniej edycji. No, przerzucamy się pomysłami. Za każdym razem chcemy te filmy jakoś poszeregować, ugrupować pewne cykle, przeglądy, retrospektywy, które są połączone wspólną myślą przewodnią. I jak się okazuje, jest to chyba nie najgorszy sposób na oglądanie kina w pewnej perspektywie, którą tutaj staramy się pokazać. Chcemy pokazać, że film jest sztuką w ewolucji, że to, co się zdarzyło 100 lat temu, ma albo miewa związek z tym, co powstaje dzisiaj. Nie tylko poprzez nawiązanie do pewnych no już klasycznych dzieł z różnych dekad istnienia kina, ale też przez, no, nie wiem, wchodzenie w dialog, w polemikę, z trawestacje, cytaty i to się dzieje. Tutaj na różnych poziomach oglądamy te kina. To myślę, że też jest wielka zaleta tej formuły, która ma tak szeroką pojemność, że pozwala nam na dużą swobodę w doborze repertuaru. Jak udało się Państwu namówić tak znakomitych prelegentów do udziału w tym przedsięwzięciu? Ja myślę, że oni też pojawiają się nie po raz pierwszy, że jest pewna grupa krytyków filmowych, historyków kina, także twórców, którzy no, sympatyzują z tym miejscem i z takim właśnie traktowaniem kina, jak to się dzieje w Zwierzyńcu, więc przyjeżdżają tutaj z przyjemnością. Mówimy podobnym językiem, mamy podobny stosunek do kina, potrafimy o tych filmach rozmawiać, dyskutować, czasami kłócić się i to stwarza też pewną taką no, atmosferę twórczej polemiki, twórczej rozmowy o sztuce, która jest nam wszystkim bliska. Co w tegorocznym programie Akademii wydaje się Panu szczególnie godne polecenia? No, ja myślę, że na pierwszy plan wysuwa się retrospektywa kina z południowej Afryki. Pierwsza tak szeroko zakrojona w Polsce.
Nie było to możliwe do niedawna, no, kiedy RPA był objęty bojkotem politycznym, ale no, dotyczyło to różnych dziedzin życia, także sfery kultury. Ale po upadku ideologii apartheidu w świadomości polskich kinomanów na temat tej kinematografii niewiele się zmieniło, bo te filmy nadal do nas nie docierają, mimo że już od dawna odnoszą międzynarodowe sukcesy festiwalowe, oscarowe. Mamy taką też nadzieję, że sprowokujemy i dystrybutorów filmowych działających na naszym rynku i stacje telewizyjne do odważniejszego sięgania po filmy pochodzące z tego obszaru. W jakim kierunku chcielibyście Państwo rozwijać tę imprezę? Tutaj ciekawym sygnałem jest obecność ogólnopolskiego konkursu prelegentów. Proszę powiedzieć coś więcej o tym wydarzeniu. No to jest inicjatywa Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, która jest jednym ze współorganizatorów Letniej Akademii. No, potrzebujemy ludzi, którzy potrafią mówić o filmie, przed filmami, no przede wszystkim w ruchu klubowym, bo ten model opiera się na takim trójpodziale: prelekcja, pokaz filmu i dyskusja. No ale ktoś ich powinien przygotować, kształcić, powinien się znaleźć jakiś system wyłaniania tych talentów. No, przede wszystkim w tej roli funkcjonują krytycy filmowi, ale no, okazuje się, że to nie jest dostatecznie szeroka grupa osób, którą moglibyśmy pożytkować w działalności ruchu klubowego, więc no, musimy znaleźć też inny sposób na dopływ nowych osobowości potrafiących mówić o filmie w klubach i stąd ta idea znalazła się tu, bo trzeba też podkreślić, że ta impreza wywodzi się z ruchu klubowego. Czy pojawiły się już jakieś propozycje programowe, pomysły, marzenia o tym, co zostanie tutaj zaprezentowane w przyszłym roku? No i myślę, że mamy do zrobienia jeszcze dużo, bo właśnie naszą specjalnością jest to odkrywanie nieznanych lądów filmowych, odkrywanie twórców, którzy albo w ogóle nie byli znani z ekranów naszych filmów, bo to jest ten punkt odniesienia, bądź bardzo mało znani, a mamy okazję pokazać ich no, właściwie w pełne filmografie pokazujemy w tych retrospektywach, jak w tym roku chociażby Gianniego Amelio, Jacques'a Tati czy Marco Bellocchio. To jakie pan kino ceni sobie szczególnie? No to proszę spojrzeć na afisz Letniej Akademii. To są oczywiście filmy, które wcześniej miałem okazję gdzieś oglądać na różnych festiwalach i no i mam ochotę podzielić się przyjemnością ich oglądania z innymi, ale w dużej mierze jest to po prostu no, lista marzeń filmowych, filmów, których w inny sposób nie udałoby mi się do nich dotrzeć, natomiast mam ten luksus, że mogę je sobie zaprosić, ściągnąć, sprowadzić z całego świata do zwierzęcia.